What the hell? Ej, co do ciula? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, BMW M3 Competition z 2021 roku zawitało w końcu do Forza Horizon 5. Zobaczcie, mamy sobie tutaj bagażniczek, ale mamy też rząd siedzeń z tyłu, a raczej kanapę. Tak, więc możemy sobie tutaj usiąść? Możemy, fajnie, okej. Więc to jest raczej samochód ze sportowym zacięciem dla singli, którzy mają co najmniej dwóch przyjaciół. Nie wiem, czy tutaj na środku siedziałoby się wygodnie. Ponoć wygodny, w ogóle taki luksusowy samochód w środku, jeśli chodzi o komfort podróżowania. I pewnie myślicie sobie, ej kurde, my tu pod maską mamy 2 litry, pewnie jakaś hybryda, ale nie! My tu mamy 6 cylindrów, 3 litry silniczek. I co ty na to powiesz? Żadna hybryda, nic z tych rzeczy. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj pasuje. Elegancko. Przód jest spoko w tym samochodzie. Zobaczcie, naprawdę dobrze to wygląda, nie? Naprawdę wygląda to zajebiście. Ale co z tym tyłem? Może o, tutaj będzie dobrze widać, jak sobie tak uklęknimy. Ja mam takie wrażenie, że ten dach nie za dobrze opada do tego bagażnika. Źle to wygląda. W M4, tam gdzie mamy tą wersję dwudrzwiową, dużo lepiej to wygląda, ale tutaj powinni coś innego zrobić, moim zdaniem. Nie podoba mi się ta linia tutaj opadającego dachu na ten bagażnik. Może w rzeczywistości wygląda to lepiej, nie? No jesteśmy sobie jednak w grze, gdzie te proporcje wydają się trochę inne, ale tutaj nie wygląda to dobrze. No i usiądźmy sobie za kierownicą jeszcze na chwilę. I wygląda to sobie tak. Zobaczcie, mamy drążek do zmiany biegów, taki malutki. Przyciski. Wszędzie fizyczne przyciski. Brawo BMW, fantastycznie. Zobaczcie, ile mamy tutaj do sterowania oknami, ustawienia fotela. Fotele wydają się mega duże, długie, ale to jest gra, tutaj mogli te proporcje zrypać. Tak, wszędzie przyciski, elegancko. Dobra, zaraz się przejedziemy jeszcze tym autem. Zobaczymy, czy są jakieś ciekawe pakiety do niego. I tak, furka brzmi sobie. A bym powiedziałbym, że przeciętnie, nie? Tutaj nie ma jakiegoś ciekawego dźwięku, moim zdaniem, w tej grze. Ale w rzeczywistości może być sztos. I mamy pakiecik, proszę bardzo. Są pakiety stylistyczne, możemy sobie dodać, jest od BMW. Mamy spoiler, jeden ten możemy sobie usunąć i możemy sobie dodać taki, jak ktoś chce, bardzo fajnie. I o kurde, dobra, to jest przesada, mi się to nie podoba, nie wiem jak wam. Fajnie, że jest jakiś inny dyfuzor, ale zdecydowanie lepiej wygląda ten standardowy. No i jeszcze mamy progi, okej, tutaj nam się sporo zmienia. Samochód w standardzie ma 500 coś koni, musiałbym tutaj, o, 503 konie mechaniczne ma, 1737 kg wagi, to jest... To nie jest mało, to jest dużo. I silnik wcale nie jest taki mały, bo mamy 3-litrowy. To się naprawdę powinno odpychać w rzeczywistości. Tutaj w Fordzie, jak nie masz 1000 koni mechanicznych, to nie jedziesz chyba, nie? Tak. Możemy naprawdę przemierzać te wszystkie drogi w Fordzie Horizon teraz ze stylem. Możemy sobie samochód chyba raczej zostawić w klasie A. Nie pchałbym się może z nim do klasy S1. Może byśmy mogli spróbować. I tutaj jeszcze mamy standardowe kolory, które możemy sobie wybrać. Jak tylko odblokujemy samochód, to ląduje w naszym garażu w kolorze białym. Mamy jeszcze taki. Polecam wam sobie powybierać inne kolory z tej oficjalnej palety, bo są naprawdę zajebiste. Tak, ja sobie teraz wybrałem niebieski, ale mamy jeszcze na przykład taki ciekawy czerwony kolorek. O, czerwony nawet chyba lepiej wygląda. W tym kolorku wygląda naprawdę zacnie, zwłaszcza ten tył. O ja, te tylne lampy, nie przyjrzałem się im od razu. Ej, wyglądają świetnie, wow, naprawdę sztos. Przód i tył tego auta, spoko, ale tutaj coś z boku. Zobaczcie na ten dach, jak opada na tył. Coś tu kurde nie pasuje, no coś mi tu kurcze nie pasuje, tak? Ale wszystko inne jest absolutnie zajebiste. Bardzo podoba mi się ten do tyłu wysunięty tylny dyfuzor z tymi wydechami. To jest chyba taki trend wśród niemieckich samochodów ostatnimi laty. I zrobiłem sobie samochód w klasie A, tak na spokojnie, do wyścigów. Także właściwie jeśli chodzi o moc, wszystko jest tutaj standardowe.
Zmieniłem tylko dolot, tam jest inny i chyba tyle. Tam jeszcze może jakiś element silnika, niewiele, żeby po prostu wymaksować go w tej klasie. Głównie co tu poprawiłem, to wszystkie te elementy prowadzenia. Samochód możecie sobie kupić w tej wersji, czyli M3 Competition, od 436 tysięcy złotych. Zaczynają się ceny od tej kwoty, bo możecie sobie doposażyć i oczywiście kupić za większe pieniądze, jeśli wam się tak podoba. Ciekawe, co właśnie ma taki samochód w standardowej wersji, co nie ma na przykład podgrzewanych foteli albo... No te podgrzewane fotele w BMW to ostatnio taki bardzo drażliwy temat jest, nie? Mamy standardowe opony, lekko tylko poszerzone z tyłu i z przodu. Ojojoj. No nie wiem, czy sobie poradzi w klasie A, zobaczymy. Myślę, że tutaj o sukcesie możemy mówić wtedy, kiedy nie będę na ostatniej pozycji. No zobaczymy, jak mamy tutaj takich przeciwników jak Lotus Elise. Może być ciężko. O, Honigan Cossi. O, tak, tak. Czy Cossi to się mówi raczej. No nic, zobaczymy. Launch control i jedziemy. Zobaczymy, co się stanie. Jedziemy, go. Ej, dźwięk trzeba przyznać, że nie jest jakiś porażający, nie? O, ja widzę, że tutaj jest inna. Nowa BMW-ka. Ja widzę, do czego ten samochód może się tak naprawdę nadawać. Chyba tylko i wyłącznie do driftowania. I coś czuję, że on może być naprawdę zajebisty do driftowania. Ale do wyścigów? No, może nie w tej klasie. Może w klasie S1 by sobie lepiej poradził. W klasie A jest padaka. Ale ta Forza jest głupia, ja wam powiem. Bo grałem sobie w symulator, czyli Forza Motorsport, tą najnowszą. I tam samochody kompletnie inaczej się zachowują. Tutaj masz wrażenie, jakby te opony były kostkami lodu po prostu. A jak grasz taki poważniejszy symulator, te opony faktycznie czujesz, kiedy tracą przyczepność, tak? I samochody są dużo bardziej zwrotne, lepiej trzymają się na zakrętach. A tutaj w Fordzie wszystko chce driftować i musisz pododawać jakieś sliki, jakieś nie wiadomo jakie opony, żeby samochód jakoś tam te zakręty pokonywało, a tak w rzeczywistości nie jest, nie? Także nie możemy mówić, że BMW jest takie tutaj w grze jak w rzeczywistości, bo ta gra jest gra realistyczna. No i my tu jedyne co możemy zrobić z tym samochodem, to go na drift, wydaje mi się. Jest długi, tył jest lekki. Silnik mamy ciężki z przodu, no będzie tym rzucać. Będzie tym rzucać i koniec. To nie jest M4 Competition, prawda? M4 Competition jest inaczej rozłożony ciężar. Jedyne co nas mogłoby uratować, to lepsze opony, ale jak wsadzimy jakiekolwiek opony, to samochód ląduje w klasie S1. No i zainstalowałem 6-biegową skrzynię biegów. Silnik V8 4-litrową, chyba tak? 4 albo 3-litrową, 4-litrową V8. To jest też silnik, który był instalowany wcześniej w BMW-kach. Także tutaj trochę dźwięk się zmienił, posłuchajcie. Ale wydaje mi się, że dalej pasuje do charakteru tego samochodu. Natomiast no niestety musiałem zainstalować inne spoilery z tyłu i z przodu, przez co charakter tego samochodu się zmienił. Musiałem też zmienić ustawienie dyferencjału. Zrobiłem takie, jakie robię dla samochodów, które mają montowany silnik centralnie, czyli przyblokowane na zwalnianiu. Teraz samochód zaczął się prowadzić. Przy wyższych prędkościach działają spoilery. Przy niższych prędkościach działają lepsze opony i poprawione zawieszenie. Zobaczymy, jak teraz sobie tu poradzi. O, jest znaczna poprawa. Teraz kosztem trochę gorszego prowadzenia, czyli większej wagi, gorszych opon, zwiększyłem moc, bo tam brakowało tego przyspieszenia, jednak na prostych przeciwnicy za mocno odstawali. No i zobaczymy, czy teraz będę w stanie opanować samochód na zakrętach.
Rzecz jasna, zostawiamy cały czas napęd na tył, tak jak BMW powinna mieć. No i pokonywanie zakrętów przy dużej prędkości jest spoko. Przy niższych prędkościach trzeba uważać z gazem, ale nie tak bardzo jak na początku z tym standardowym silnikiem. Z tym standardowym silnikiem oczywiście samochód jest lżejszy, ale jakoś ta V8, mimo że może jest cięższa i bardziej mamy tą wagę z przodu, to jakoś tak lepiej mi się prowadzi ten samochód teraz. No, musimy to sprawdzić jeszcze. O, na przykład tutaj mamy zakręt, cyk, wchodzimy. A i tutaj przy takich ostrych zakrętach trzeba dać czasami kontrę, jak się za dużo gazu doda. Dlatego z tym gazem trzeba uważać, ale nie tak bardzo jak na początku z tym seryjnym silnikiem. To jest dosyć ciekawe. A, widzę napęd na 4 buty. Aż z, kurczę, wszystkich kół poszedł dym tam w tej Trueno z przodu. Ciekawe właśnie, ja bym chciał, żeby w Forzie Horizon 5 było coś takiego, żeby się pokazywało przy każdym graczu, który gracz ma odpalony napęd na 4 koła, nie? Wtedy by się okazało, że na przykład 370 ma napęd na 4 buty, o, Porsche, nie? Fajne jest to właśnie w Forzie Motorsport tej nowej, że możesz sobie tam zrobić konwersję, zmienić silnik i tak dalej, ale nie możesz sobie wymienić rodzaju napędu, nie? Czyli nie możesz wsadzić sobie do na przykład Mustanga Forda napędu na 4 buty. Mówię tu o Mustangu tym z silnikiem spalinowym, a nie elektryku. Nie, bo jak dla mnie fana motoryzacji, to na dłuższą metę psuje zabawę w grze. Chciałbym na przykład, żeby były wyścigi, w których nie można robić konwersji napędu w Fordzie Horizon, nie? Że nie mogą brać w tych wyścigach udziału samochody z konwersją napędu. No bo w gruncie rzeczy to może być tak naprawdę każdy inny samochód, jeśli wszystko w nim wymienisz, nie? Tylko buda się zmienia. Więc im krótszy, im mniejszy, im lżejszy, tym lepiej. Wszyscy powinni Lotusami tu śmigać, nie? Może gdybym grał sobie na padzie i zrobiłbym jakoś taki bardziej szalony ten tuning, nie? Żebym mógł sobie tą gałeczką kontrować lewo-prawo błyskawicznie z jednego maksymalnego skrętu do drugiego maksymalnego skrętu. No to dałoby to na pewno lepszy rezultat, nie? Ale jak sobie gram na kierownicy i staram się jeździć jak normalnym samochodem, to ciężko wypośrodkować jakoś ten samochód. Tak, żeby faktycznie w wyścigach był konkurencyjny. No, ja też nie jestem jakimś niesamowicie jakim fajnym, dobrym graczem tutaj w Fordzie, ale po prostu staram się robić te samochody tak, żeby one zachowały trochę swojego ducha. Mam tu na myśli chociaż ten rodzaj napędu, nie? No i jeszcze jedna rzecz bardzo fajna jest w nowej Motorsport w porównaniu do Horizon, że wiesz, tutaj możesz dostajesz jakiś samochód nowy, wsadzasz do niego jakieś tam części i tyle, masz już wymaksowany, nie? W Motorsporcie jest tak, że musisz ten samochód levelować i dopiero jak sobie go wymaksujesz, to będziesz mógł sobie do niego powsadzać jakieś tam części. Czyli wiesz, musisz ileś tam czasu poświęcić, żeby dany samochód miał lepsze osiągi, żebyś mógł te części do niego kupić, nie? Może tutaj w Forzie Horizon byłoby dobrze, jakby samochody miały coś na zasadzie jakichś skillów, nie? Że na przykład lepiej pokonuje zakręty, skoro jest to taka gra arcade'owa. No nie wiem, no. Brakuje tutaj czegoś takiego, nie? Żeby więcej czasu spędzać z danym autem, żeby go jakoś tam wymaksować, ulepszyć czy coś, nie? Tutaj bierzesz auto i od razu ono już jest jakby, może się wymaksować w mgnieniu oka, nie? To jest takie, no, ciekawe. No i tak wygląda BMW. Myślę, że lepiej można byłoby ją zrobić do driftu, że powinienem od razu zrobić ją do driftu, bo do wyścigów lepiej będzie się spisywać BMW. O, Competition, ale M4, którą mam tutaj zrobioną zresztą do driftu, tak? No i zobaczmy sobie, jak wygląda teraz ta M4. Bo zwracałem waszą uwagę na ten dach opadający na tył, nie? I zobaczcie, jak tutaj to ładnie wygląda. Tutaj to naprawdę ma ładny skład, tak? A w tamtej M3, no nie do końca. W ogóle coś tu jest nieco. Pokaż mi moją postać. What the hell? Ej, co do ciula? Czekaj. Coś tu jest nie tak.
What the hell? Ej, czemu? No dobra, mam kobietę, rozumiem, ale no, szczęka w kierownicy, no ziomek. Co, i coś tu, patrz, tak patrzę z boku. O, co oni zrobili z tą grą? Ej, coś tu jest zbugowane. Ej, no, ej, ona tak siedzi, tak kręci. A czekaj, a jak wygląda to z kokpitu? Z kokpitu wygląda... Czekaj, ona się nie trzyma w ogóle kierownicy, ona palcami trzyma kierownicę. Co do ciula, ej. Jeszcze raz przyjrzyjmy się, o co tu biega. Ej, no patrz, typa siedzi, no... Kobieta, ja mam kobietę i to chyba dlatego. Ona siedzi gdzieś tak z pół metra od oparcia fotela. To jest właśnie Forza Horizon 5, no. No ale ten bubr mi się bardziej podoba, nie wiem jak wam. Ta M3 jest jakaś taka niewymiarowa, jakaś... Chyba ją od razu zrobię do driftu, bo to niczego się innego nie będzie nadawać, wydaje mi się, w Forza Horizon. Zobacz. Nie, ten tył taki. Ale tu już babeczka chociaż siedzi normalnie. Jest oparta? Jest oparta. Czekaj, z tej strony będzie widać chyba. Tak, tak. Widać, że jest oparta. Kurde. Ja gra za tyle pieniędzy i czegoś takiego nie potrafią zrobić. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Dajcie znać, jak wy zrobiliście sobie M3 i czy ktoś próbował ją zrobić na wyścigi w klasie S1 i czy się udało nią coś tam powygrywać. Wszyscy, co robią napęd na 4 buty do BMW, to lamusy. To od razu wam mówię. Trzymajcie się. Cześć.